Kaczyński wywołał ogromną aferę. Duda ułaskawił śpiewaka. Brakuje kasy na 500+. I na koniec w ramach wesołej ciekawostki dnia, Niemcy ponoć coraz bardziej nas lubią. Ja się nazywam Maciej Podstawka, dzień dobry i zanim zaczniemy, chciałem Was tylko poinformować, że dzisiaj o godzinie 21:00 będzie film specjalny na tym kanale z sondą uliczną przeprowadzoną w Warszawie, a wszystko będzie w kontekście ostatnich wydarzeń ze Stanów Zjednoczonych. Materiał naprawdę gruby, więc myślę, że warto ustawić sobie budzik na tę 21:00, żebyście na pewno go nie przegapili. Jeśli już ustawione, to zaczynamy pierwszy temat. To lekarze i pielęgniarki, pracownicy DPS-u, pracownicy ochrony zdrowia, sanepid. To jest wotum w stosunku do pana ministra i zachowujcie się państwo... W Sejmie rozpętała się awantura w trakcie debaty nad wnioskiem o wotum nieufności dla ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. To jest wotum w stosunku do pana ministra i zachowujcie się państwo odpowiednio, krzyczał przewodniczący Koalicji Obywatelskiej Borys Budka. Szybko powstało zamieszanie, w którego trakcie posłowie wzajemnie się przekrzykiwali. To jest hucpa i skandal, to wotum nieufności, powiedział w stronę opozycji wicepremier Piotr Gliński. Kulminacją okazał się jednak komentarz prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, który nazwał posłów opozycji hołotą chamską. Zaczęło się od upomnienia przez Borysa Budkę Jarosława Kaczyńskiego, obecnego przy ławach rządu. Borys Budka powiedział: Sejm to nie jest pana folwark, panie prezesie. Przewodniczącemu PO chodziło o to, że prezes PiS rozmawiał podczas wystąpienia Barbary Nowackiej z Łukaszem Szumowskim i Piotrem Glińskim. W odpowiedzi Budka usłyszał od Glińskiego, że całe to wotum nieufności to hucpa, a od Jarosława Kaczyńskiego, że posłowie opozycji to hołota. Prowadzący obrady wicemarszałek Ryszard Terlecki zwracał uwagę Budce, zarządził 5 minut przerwy. Po wznowieniu obrad atmosfera na sali sejmowej wcale się nie uspokoiła, a emocje towarzyszyły posłom aż do głosowania, w którym odrzucono wniosek opozycji o wotum nieufności dla ministra Szumowskiego. Sytuację na sali plenarnej Sejmu komentował również zastępca rzecznika prasowego PiS, poseł Radosław Fogiel. Prezes Jarosław Kaczyński powie słowo prawdy o zachowaniu części posłów i nagle wielkie poczucie krzywdy. Polecam lekturę sejmowych stenogramów, tam jest przytoczona część tego, co się dzieje w ławach opozycji. Przed i po tej awanturze swoje przemówienie z mównicy sejmowej wygłaszała Barbara Nowacka z klubu Koalicji Obywatelskiej. Posłanka powiedziała, że minister Szumowski to największy chyba zawód ostatnich miesięcy. Człowiek, który udawał nadzieję. A kiedy opadły maski, zobaczyliśmy prawdziwą twarz PiSu. Twarz konfliktu interesów, korupcji i nieudacznictwa, oceniła posłanka KO. Ogłaszam 5 minut przerwy. Nie wiem, jak rządzący to robią, że opozycja przeciętnie tak co miesiąc, dwa odkrywa ich prawdziwą twarz. Ciekawe. To PiS jest tak przebiegły, czy opozycja tak mało bystra? Afera z Lichocką, PiS pokazuje swoją prawdziwą twarz. Spięcia na ulicach z prywaciarzami, PiS pokazuje swoją prawdziwą twarz. Kaczyński wyzywa od chamów, PiS pokazuje swoją prawdziwą twarz. W Sejmie jak w Scooby-Doo, tylko złoczyńcy ciągle ci sami. No ale nie ukrywajmy, w drugą stronę widzimy totalnie to samo. No ale dobra. Koniec żartów. Czy Kaczyński faktycznie, mówiąc kolokwialnie, przegiął pałę? Czy naprawdę takie słowa wydają się w ogóle szokujące, niepoważne? Owszem, niegodne posła. Jak najbardziej. Ale czy szokujące? No niestety nie. Niestety politycy przyzwyczaili nas do takich standardów, że słowa wypowiadane przez Kaczyńskiego spływają po niektórych odbiorcach przekazu medialnego jak po kaczce. No ale ludzie, już nie takie rzeczy obserwowaliśmy w Sejmie, a wbrew temu, co stwierdziła pani poseł, że jesteśmy przyzwyczajeni do innego stylu prowadzenia obrad... Panie marszałku, inaczej wyglądała kiedyś powaga Sejmu. To jest hucpa i skandal, to wotum nieufności. Bardzo bym prosiła. To jest hucpa i skandal. No to może przypomnę, jak kiedyś wyglądała wspomniana powaga Sejmu. Proszę o zgłoszenie wniosku formalnego. O proszę pana, to jest dokładnie, panie marszałku, to co w tej chwili na tej sali się dzieje. To siadaj kurduplu. No rzeczywiście jestem niewysokiego wzrostu, ale są tu niżsi, na przykład pan profesor. Otóż
W dodatku zamiast debatować o tym, co naprawdę ma sens, czytaj Szumowski Gate, głównie dyskutuje się teraz o Kaczyńskim i jakimś niepotrzebnym harmidrze. Polska polityka w pigułce. Wotum nieufności, rzecz jasna, zakończyło się zaufaniem do ministra Szumowskiego, a jakżeby inaczej, ale myślę, że już dość zamęczyliśmy was tym tematem, więc zróbmy tak. Teraz to zakończymy, a samą sprawę głosowania z Szumowskim prześledzimy sobie jutro o 6:30, bo myślę, że nie ma co dłużej tego roztrząsać. Ciężko nie ulec wrażeniu, że dokładnie o to chodzi rządzącym. Pozostaje się cieszyć, że nie widzimy takich scen jak chociażby na Ukrainie. Tak naprawdę to boli fakt, że tacy ludzie decydują o naszej przyszłości. No ale co zrobić? Tym pozytywnym akcentem zakończmy sprawę i przerzućmy pogawędkę na inny temat. Zobaczmy może, o co chodzi. Pan Śpiewak, warszawski działacz społeczny, dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Czy córka ministra Ćwiąkowskiego przejęła kamienicę metodą na 118-letniego? Andrzej Duda ułaskawił miejskiego aktywistę Jana Śpiewaka. Prezydent zdecydował się na skorzystanie z prawa łaski w sprawie zniesławienia mecenas Bogumiły Górnikowskiej, córki byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ćwiąkalskiego. Informację potwierdził Paweł Mucha z kancelarii prezydenta. Miejski aktywista w grudniu ubiegłego roku został prawomocnie skazany na 5000 zł grzywny i 10000 zł nawiązki. Jan Śpiewak w mediach społecznościowych zarzucił mecenas, że przejęła w 2010 roku metodą na 118-letniego kuratora kamienicę na warszawskiej Ochocie. Wpis pojawił się na Twitterze, a później Śpiewak powtarzał zarzuty na konferencjach prasowych. Po wyroku, którego uzasadnienie było niejawne, aktywista spotkał się z Andrzejem Dudą i zwrócił się do niego z wnioskiem o ułaskawienie. Prezydent uznał, że sprawa jest bulwersująca. Mecenas Górnikowska podkreślała jednak, że sprawa jest wykorzystywana politycznie. Tłumaczyła też, że w związku z procesem reprywatyzacji warszawskiej kamienicy została ustanowiona kuratorem dla jednego ze spadkobierców nieruchomości, a dopiero potem okazało się, że mężczyzna nie żyje i że gdyby żył, miałby 118 lat. Jak ustalił reporter RMF FM Patryk Michalski, prezydent podjął decyzję o zastosowaniu prawa łaski późnym wieczorem. Rozważał taki ruch już wcześniej, ale ostatecznie wstrzymał się z taką decyzją na czas kampanii wyborczej. Przegrałem, sąd uczynił mnie kryminalistą. Za obronę słabszych, za obronę sprawiedliwości, za ujawnienie, że córka ministra Ćwiąkalskiego brała udział w nielegalnej reprywatyzacji kamienicy na Ochocie. Jestem jedyną osobą skazaną już dwukrotnie prawomocnym wyrokiem w związku z aferą reprywatyzacyjną, mimo tego, że udowodniliśmy, że mecenas Ćwiąkalska wielokrotnie nie dopełniła swoich obowiązków, a swoimi działaniami doprowadziła do tragedii i dramatu lokatorów, stwierdził po wyroku Jan Śpiewak. Jak widać, PiS uaktywnia swoje najmocniejsze działa, swoich bulterierów, którzy z wdzięczności PiSowi oraz lęku przed Ziobrem, czy Ziobrą, zrobią wszystko, aby Duda wyszedł na prowadzenie. Najpierw był Latkowski, który swoimi insynuacjami niestety przebił swoim gównofilmem Nic się nie stało produkcję Sekielskich, czym połechtał ego Rydzyka, a tym samym przekonał do Dudy lwią część emerytalnego elektoratu, a teraz Jan Śpiewak, główny rywal głównego rywala kandydata PiSu, czyli Trzaskowskiego. No i strategicznie to jest dobry ruch Andrzeja Dudy. Jak widać, są jeszcze funkcje długopisa, których nie było nam dane odkryć. W ogóle afera reprywatyzacyjna to dobry materiał na film. Co prawda jest ciężka do opowiedzenia, patrząc tak oczami dramaturga, ale gdyby zatrudnić do tego Wegę... Chociaż sorry, przypomniała mi się właśnie teraz polityka, więc cofam te słowa. I nie będę was trzymał w niepewności. Na samym wstępie powiem, że raczej nie warto. Ponadto on i tak już tworzy teraz film o aferze podkarpackiej. W zasadzie jest już on całkowicie gotowy i w całości dostępny na YouTubie. Wystarczy wpisać Patryk Wega trailer. No i obejrzycie cały film zupełnie za darmo. Ale wracając do Śpiewaka. Ciekawe, czy cała ta sytuacja zmotywuje warszawskiego aktywistę do dalszego działania właśnie w sprawie słynnych już reprywatyzacji. No bo, nie powiem, teraz dopiero może dostać wiatru w żagle. W postaci ochrony prawnej i finansowej. No bo wiecie, musi być jakaś przyczyna, dla której Latkowski nie boi się rzucać bezpodstawnymi oskarżeniami na lewo i prawo bez obaw o koszty po przegranych procesach, nie? Nie zastanawialiście się nad tym? Wszystko wskazuje na to, że
Za wszystko zapłacimy my, podatnicy. To znaczy TVP wypłaci mu odpowiednią premię za film, która będzie pokrywała wszelkie koszty finansowe. Bo ciekawe, dlaczego jeszcze nie rozliczyli się z tej produkcji z obywatelami, skoro to telewizja publiczna. No ale okej, była aferka w Sejmie, Duda i Śpiewak odhaczony, to teraz może jakieś 500+. Wiem, że tego chcecie, dlatego zapraszam. A za to często kobiety rezygnowały z pracy, żeby dostawać 500+. Pracuję jak pracuję, bo mam pracę dorywczą i to, te pieniążki się przydają. Nie krytykuję tego programu. 500+ było finansowane z uszczelniania VAT, ale wygląda na to, że to koniec ogromnych zysków budżetu z tego rozwiązania. W 2019 roku przyniosło ono zaledwie 100 milionów złotych wobec zakładanych blisko 4,5 miliardów. W tym roku rząd oczekuje znacznie więcej, blisko 8 miliardów złotych. W rzeczywistości będzie to najpewniej zaledwie kilka procent tej kwoty. Nie wystarczy to na sfinansowanie 500+, uważa Sławomir Dudek, główny ekonomista Pracodawców RP. Programy socjalne takie jak 500+ nie mają trwałych źródeł finansowania. Finansowane są na kredyt przyszłych pokoleń, pisze w swojej analizie Sławomir Dudek. Jego ostatnie obliczenia nie napawają optymizmem. Uszczelnianie VAT pomogło sfinansować 500+, ale wygląda na to, że dłużej na tym rozwiązaniu jechać nie można. To, że efekty uszczelnienia VAT będą mizerne, sygnalizowałem już w lutym tego roku. Do dokładnych obliczeń potrzebne były jednak pełne informacje o składowych PKB oraz o dynamice podatku VAT według metodologii europejskiej ESA 2010. Kwestia metodologii jest tutaj kluczowa, bowiem unijne procedury pozwalają wykryć i usunąć wszelkie zabiegi księgowe, służące temu, by statystyki wyglądały lepiej niż w rzeczywistości, mówi ekspert. Zdaniem specjalisty na sfinansowanie 500+ i innych programów socjalnych potrzebne będą nowe podatki, ponieważ VAT nie jest wcale tak łatwy do uszczelnienia. Niestety nie ma szans, aby efektami uszczelnienia VAT sfinansować drugą połowę 500+. Nie mówiąc już o 13 i 14 emeryturze. Nawet gdyby przyjąć za dobrą monetę zapowiedzi Ministerstwa Finansów sprzed kilkunastu tygodni, że celem jest osiągnięcie 5% luki VAT, to efekty mogą dać co najwyżej 10-11 miliardów złotych, wylicza ekspert. Bardzo dobrze, tylko żeby to oni obracali, ci co dostaną na dzieci, a nie... Rząd ma mniej kasy na 500+, sam program nie daje założonego efektu, no to może by tak się, nie wiem, z niego wycofać, albo chociaż zreformować. Ale w ogóle to czekajcie, jak to nie ma pieniędzy? Przecież we wczorajszym odcinku tutaj mówiliśmy, że Niemcy wróżą nam w niedalekiej przyszłości ogromny wzrost gospodarczy. Ekonomiczny sukces. Już teraz jesteśmy krajem mlekiem i miodem płynącym, który w Unii radzi sobie najlepiej z kryzysem ze wszystkich. To teraz nie zalepimy jakiejś tam byle małej dziury budżetowej? O to raczej bym się nie martwił. Martwiłbym się, czy załatanie tej dziury, a w zasadzie jego sposób, byłby w ostateczności dobry dla innych obywateli, którzy nie pobierają takowych środków, a także dla tych, którzy już je pobierają, bo bez cienia wątpliwości powoli wracamy do stanu sprzed 500+, tylko właśnie z 500+. Ceny rosną, a kwota dalej i ta sama. No cóż, tak 500+, jak było, tak jest i na razie nic się w tej kwestii nie zmieni. Tak mówią rządzący, opozycji w sumie ten pomysł też się podoba, przynajmniej części. Demoralizacja, to jest zbrodnia. Ja oświadczam, że tych, co na 500+, to trzeba by postawić przed sąd i rozstrzelać po prostu za demoralizację całego narodu. No ale okej, koniec już może o gospodarce, wsparciach socjalnych, czas na stosunki międzynarodowe. Precyzując, chodzi o nasze stosunki ze wspomnianymi już w tym komentarzu Niemcami. Opinie o Polakach ostatnio bardzo się poprawiły. I nieważne, czy chodzi o polskich fachowców budowlanych. Niemcy kojarzą się Polakom głównie z wojną i z silną gospodarką, a dla Niemców Polska to atrakcyjny cel urlopowy. Sympatia Niemców do Polski nigdy nie była tak wysoka, jak wynika z barometru Polska-Niemcy 2020. Barometr Polska-Niemcy to od 20 lat wskaźnik polsko-niemieckich relacji. Autorzy tradycyjnie pytają o skojarzenia z krajem sąsiada. W tym roku widać wyraźne różnice, podczas gdy prawie 1/3 Polaków z Niemcami kojarzy przede wszystkim wojnę i jej konsekwencje,
oczach Niemców Polska to w pierwszej kolejności kraj o ciekawej kulturze i wielu walorach turystycznych. Historia wysuwa się na pierwszy plan zaledwie dla 7% pytanych. Większość Niemców i Polaków postrzega relacje polsko-niemieckie jako dobre, a odpowiednio 25% i 14% pytanych w obu krajach jako złe. Oznacza to poprawę po stronie polskiej oraz pogorszenie po stronie niemieckiej. Tu jednak znacznie wzrosła liczba niezdecydowanych. Niemcy to największy partner handlowy Polski. Polska zaś plasuje się na 5. miejscu na liście partnerów Niemiec. I to właśnie gospodarka wpływa na postrzeganie wzajemnych relacji. Mimo że wzrosła liczba Niemców negatywnie postrzegających obustronne relacje, to rośnie sympatia do Polaków jako ludzi. W 2018 roku deklarowało ją 29% pytanych, a dwa lata później już 55%. Po raz pierwszy od początku badań ten odsetek jest większy niż odsetek Polaków sympatyzujących z Niemcami. Spadła też liczba Niemców deklarujących niechęć do Polaków. Dziś to zaledwie 10%, czyli znacznie mniej niż w latach 2016 i 2018. Eksperci tłumaczą to tym, że lata 2016-2018 były naznaczone skutkami kryzysu uchodźczego. Podczas gdy sympatia Niemców do Polaków rośnie, spada odsetek Polaków deklarujących sympatię do Niemców. Dziś deklaruje ją 42%, to o 14 punktów procentowych mniej niż 2 lata temu. Niechęć do Niemców deklaruje 13% pytanych, porównywalnie z poprzednimi latami. W tym roku autorzy barometru badali także związek opinii respondentów z ich sympatiami politycznymi i mediami, z których czerpią informacje. Niechęć do Niemców deklarują przede wszystkim wyborcy PiS i ci, którzy oglądają telewizję publiczną. O, ważne, skąd się czerpie wiedzę. Widać, że spadła sympatia do Niemców, bo dużo złego się słyszy o Niemczech i o Niemcach w rządowych mediach. To było widoczne także po pierwszych rządach PiS, choć to tąpnięcie przychodzi zawsze z pewnym opóźnieniem. Trzeba dużo słyszeć, że Niemcy są źli, by w końcu dojść do wniosku: tak, to ja nie lubię tych Niemców. Mówi Agnieszka Łada, współautorka badania i wicedyrektor Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt. Wiem, że wielu pisarzy i myślicieli pochodzących z Polski jest znanych na całym świecie, ale nazwiska... Chopin? Niemcy chwalą polską gospodarkę, darzą nas uczuciem jak nigdy wcześniej. Czy tylko mi się wydaje to jakieś podejrzane, czy ja o czymś nie wiem? Szczecin po kryjomu został przyłączony do Niemiec, Lewandowski przyjął niemieckie obywatelstwo, czy coś? Wina Tuska? O co chodzi? W sumie trzeba zwrócić uwagę na jeden drobny detal, bo pamiętacie, że każdy kij ma dwa końce. Mimo że sympatia Niemców do Polaków jako ludzi wzrosła, to jednak wciąż duża liczba naszych sąsiadów uważa nasze relacje za kiepskie. To teraz my przeprowadźmy może sondaż. Szkoda, że jeden z ostatnich, bo YouTube już 10 czerwca wyłączy możliwość dodawania ankiet, ale nie ma tego złego, co by nie wyszło na dobre. Dobra, dajcie koniecznie znać w tej ankiecie, zaznaczcie, czy wasz stosunek do Niemców jako narodu poprawił się na przestrzeni ostatnich lat, a my w międzyczasie zapowiadamy wam... oczywiście drętwego słuchania. Kochanie, idziemy najpierw do łóżka czy na wieżę Eiffla? Do łóżka, wieża postoi zdecydowanie dłużej. Tego drętwego skara podesłał Michał Michael na grupie facebookowej Podstawki Macieja, za co oczywiście serdeczny szacun i otrzymujesz od nas złotą wieżę Eiffla. Jeśli ty też chcesz dostać złotą statuetkę, wyślij swojego suchara w wiadomości prywatnej albo w poście na jednym z naszych social mediów lub po prostu w komentarzu pod tym filmem, tylko pamiętaj, żeby zaznaczyć, że jest to suchar jakimś tekstem suchar, bo w ten sposób szukam sucharów. A tymczasem oczywiście na koniec zapraszam was raz jeszcze, żebyście o 21:00 dzisiaj ustawili sobie budzik i byli koniecznie na tym kanale, bo będzie film specjalny dotyczący sytuacji z USA wraz z sondą uliczną z Warszawy o tym, co ludzie myślą o nierównościach. No, sami zobaczycie, myślę, że materiał będzie naprawdę bardzo gruby, także warto tutaj z nami być. A na koniec standardowo muzyka od jednego z was i znów będzie to Wowa Band, bo ma strasznie dużo kawałków, które myślę, że warto jest polecić. Link do tych utworów również macie w opisie. Trzymajcie się ciepło, cześć! Dawniej było smutno, dziś jest niewesoło. Komu było trudno, łatwiej nie jest w koło. Złudny wynik bitwy, złudne nowe czasy. Kaktusy. Mądrzy, dobrzy ludzie mnie mijają w moim mieście, lecz bez